Cóż, raczej nikt się tak nie odnosi, jeśli już to bardziej żartobliwie, żeby dopiec. Także ciężko powiedzieć, że się przyzwyczaiłem. Staram się o tym nie myśleć, wiadomo, idąc na trening, na mecz, to zupełnie z głowy ulatuje. Na pewno miłe wspomnienia pozostaną, ale też sezon ligowy się już rozpoczął i trzeba się skupić na swoich zadaniach, aby cały czas iść do przodu. Szczególnie w moim przypadku, bo jestem młodym zawodnikiem, jeszcze cały czas mogę się rozwijać. A jako taką zabawną anegdotkę, to pan Marek Karbasz jeszcze w poprzednich latach zawsze mi się zwracał: mistrzu, mistrzu. Ja zawsze odpowiadałem skromnie, że gdzie, nie jestem żadnym mistrzem, nic mi się nie udało jeszcze wygrać, i tak dalej, i tak dalej. No, teraz byliśmy w Rzeszowie i wręczył mi podziękowanie i mówił: no, w końcu się moja przepowiednia spełniła, także może on to wyczuwał gdzieś tam z tyłu głowy, tą intuicją swoją siatkarską. I bardzo się cieszę, że tak się stało. Wszystko na początku układało się dosyć lekko, wygrywaliśmy. A i potem zaczął się ten roller coaster. Misiek Kubek zachorował, nie mógł nam pomóc. A ja wskoczyłem, przegraliśmy mecz. Nie zagraliśmy najlepszych zawodów, wylała się fala krytyki. Przegraliśmy drugi mecz, byliśmy bardzo blisko odpadnięcia z turnieju. Ale potem znowu znaleźliśmy siły. Też powrót Miśka dużo nam dał. Znaleźliśmy siły, aby zagrać fenomenalny mecz z Serbią i już to potem kontynuować do samego końca mistrzostw. Także to było naprawdę ogromne też przeżycie. Ten turniej dużo, dużo właśnie emocjonalnie nas kosztował, bo było dużo wzlotów i upadków, chociaż więcej wzlotów. Natomiast te upadki mogły być bardzo bolesne. Na szczęście podnieśliśmy się w najlepszym możliwym i ostatnim momencie. Także na pewno była to duża lekcja. Tak długi turniej sam w sobie też był męczący, natomiast jeszcze okoliczności, które następowały po sobie podczas trwania mistrzostw, były naprawdę bardzo ciekawe i na pewno ten cały turniej zapamiętam do końca życia. Trzeba zacząć od tego, że każdy człowiek jest inny, natomiast różnice między ludźmi można czasami dopiero po dłuższym obcowaniu z nimi wywnioskować. Natomiast jeśli chodzi o Witala, to od początku widać, że to jest zupełnie inny człowiek i zupełnie inny trener z podejściem do tak naprawdę każdego aspektu, nie tylko sportowego, ale i też życiowego. Bardzo oryginalny człowiek i taki trochę szaleniec. Tak, tu już wiele osób go opisuje, ale w tym szaleństwie była metoda i było Mistrzostwo Świata, także na pewno mamy z nim świetną relację. Też teraz przyjeżdża podczas sezonu na nasze mecze, rozmawia z nami, interesuje się naszym życiem prywatnym. To jest kapitalna sprawa dla nas. Czujemy wsparcie z jego strony, czujemy tą więź, jaka między nami się zawiązała, również dzięki temu, że osiągnęliśmy razem sukces. Natomiast też wcześniej była ona dobra i mam nadzieję, że razem z Witalem będziemy też osiągać kolejne sukcesy. Trzeba przyznać, zaczynając tą odpowiedź na to pytanie, że Vital rzeczywiście każdy swoją rolę w zespole znał i każdy, nie było żadnych nerwów z tego powodu, fochów, bo każdy swoją rolę znał i wspierał tego, który gra, czy tego, który nie gra. Było naprawdę to świetnie, świetnie rozwiązane. A jeśli chodzi o mnie konkretnie, dużo nad elementem przyjęcia pracowałem. Vital zwracał bardzo dużą uwagę na aspekty techniczne, także razem z Szalupą byliśmy cały czas nagabywani, poprawiani. Wielokrotnie dochodziło do nerwów z naszej strony, bo wiadomo, Vital chciał nas praktycznie od początku nauczyć nowych nawyków, jeśli chodzi o szczególnie przyjmowanie. Ale w końcu te lekcje poskutkowały, bo myślę, że i mi, i na przykład Szalupie, który zagrał świetny turniej w przyjęciu, swoją drogą, udało się te małe błędy wyeliminować i ja osobiście staram się też pilnować techniki właśnie w tym sezonie. I też zdaję sobie sprawę, że przyjęcie to jest element, który może mnie utrzymać dłużej przy graniu w siatkówkę. To jest element, który będzie determinował moją grę w przyszłości i jeśli ten element będzie na dobrym poziomie, to jestem w stanie też także wyjść na wyższy poziom jako ogólnie sportowiec, ogólnie siatkarz. Także bardzo się cieszę, że takie nowe spojrzenie na to od Witala otrzymałem i mogę się dalej rozwijać w tym kierunku. Trzeba szczerze przyznać, ja tam jeszcze byłem w tym głównym kadrze zaraz za Grześkiem,
byłem jednym z tych, którzy zostali nagrani. Na pewno chluby nam to nie przynosi, bo chwila powinna być wzniosła i powinniśmy zachować oczywiście należny szacunek dla tego momentu, dla tego wydarzenia. Natomiast może i też niesienie euforią i też tą dobrą atmosferą, która była, no czasami pojawia się tak zwana głupawka, czyli w momencie, w którym nie można się śmiać, to gdzieś ze środka wychodzi i nie chce przestać się dręczyć. Na szczęście nie wybuchliśmy śmiechem, staraliśmy się to jakoś stłumić, natomiast na pewno też ten filmik będziemy wspominać i sobie go odtwarzać wielokrotnie w przyszłości. Myślę, że to była absolutnie jedna z lepszych. Totalnie puścił wodze fantazji i wątpię, żebyśmy zobaczyli go w podobnej w przyszłości. Natomiast na pewno coś szalonego zrobił. To oddaje to, jaka atmosfera panowała w zespole, ale też bardzo dobrze oddaje dystans do siebie Grześka, bo że był w stanie wyjść w takiej fryzurze, to jest naprawdę duży, duży szacunek dla niego, że to dźwignął. I to też jest fajne, że jest dystans do siebie w drużynie, żartujemy z siebie wielokrotnie, natomiast nie ma z tego powodu żadnych zawiści, żadnych małych wojenek, jest wszystko w zdrowej atmosferze. Zdajemy sobie sprawę, że Wilfredo jest siatkarzem absolutnie światowego topu, jeśli nie najlepszym. Jego fizyczne możliwości są ponad stan i ponad pewien poziom ustalony siatkarski i fizyczny. Także absolutnie zawodnik, który będzie bardzo dużo znaczył nawet dla reprezentacji, kiedy już do niej wejdzie. Vital chciał i chce dalej wprowadzić go jak najlepiej do drużyny. To, co ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo był z nami te parę dni w Zakopanem, że jest to po prostu normalny człowiek, który przyjechał z rodziną, który z nami rozmawiał, dosiadał się do stołu, mówi dobrze po polsku, rozumie wszystko, co do niego mówimy. Także myślę, że duży plus i na pewno dla niego będzie łatwiej się odnaleźć i dla nas będzie łatwiej go przyjąć w drużynie. Także takie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie jako człowiek, natomiast jako siatkarz to wszyscy widzimy, jakie rzeczy robi i zadaniem Vitala będzie teraz wkomponowanie go odpowiednio w drużynę, tak aby ona z nim w składzie grała jak najlepiej. Ciężko przewidzieć, może rzeczywiście jakaś w tym zasada jest. Mam nadzieję, że trener to słyszy i się będzie do tego stosował. Ja oczywiście żartuję. Cieszę się, że mogę grać w reprezentacji Polski. Też będąc młodym podziwiałem Piotra Gruszkę, dzisiaj trenera GKS-u Katowice, też wcześniej asystenta w reprezentacji. Też miałem przyjemność z nim pracować. Może pojawi się na horyzoncie ktoś nowy, kto będzie kontynuował tą tradycję. Czasu nie było, był powiedzmy tydzień wolnego, natomiast ten tydzień też, te pierwsze trzy dni to były spotkania w Warszawie, spotkanie w swoich rodzinnych miastach, to wszystko tak intensywnie przeleciało, a także te ostatnie dopiero trzy dni były gdzieś takiego prawdziwego odpoczynku, więc głównie po prostu też na to przeznaczyliśmy ten czas, nie było mowy o jakimś świętowaniu, bo wiadomo, że trzeba organizmy regenerować i być gotowym do przyjazdu do klubu. Jest to trochę szalone, bo nawet porównując się do NBA, gdzie gra się po 82 spotkania w sezonie regularnym, często ponad 100, jeśli grasz do końca w playoffach, natomiast potem masz tą zawsze 3-miesięczną przerwę, 4-miesięczną przerwę, w której możesz wszystko wyregulować, zadbać o organizm i generalnie tą samą gospodarkę swojego ciała. Natomiast tutaj mamy tydzień, który no nie jest wystarczający, aby odpocząć i gramy nowy sezon. Mamy nadzieję oczywiście, że to nie odbije się na naszym zdrowiu. Staramy się oczywiście ze sztabem szkoleniowym również znajdować rozwiązania, które pomogą nam przetrwać sezon bez, powiedzmy, takich kryzysów zmęczeniowych, fizycznych. Na pewno jest to poukładane, cały czas jest dyskusja, jest rozmowa, jak to zrobić. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że prędzej czy później ten kryzys przyjdzie. Gramy na takiej euforii po mistrzostwach, natomiast wiadomo, że zmęczenie jakieś się tam kumuluje i kiedyś to wyjdzie. Jedyne, co możemy zrobić, to w głowie myśleć cały czas pozytywnie i nastawiać się do tego, bo w sumie
to nie był problem przyjść na halę i trenować znowu, bo robimy to, co kochamy. To jest nasza pasja i absolutnie to nie jest kwestia tego, że idę do biura i muszę 8 godzin przesiedzieć na komputerze, tylko ja idę na halę i robię to, co lubię, to, co zawsze kochałem robić i realizuję swoją pasję. Także to jest naprawdę ważne w kontekście tego, jak ta krótka przerwa nie wpływa na naszą radość z gry. Ja zmieniałem klub po każdym z 4 dotychczasowych sezonów, także zmiany jakby... Sama zmiana nie była problemem, natomiast zawsze jest strach lekki, pojawia się w momencie, kiedy musisz wejść do drużyny, no, poznajesz nowe osoby, natomiast tutaj też miałem wielu znajomych. Miałem z reprezentacji Pawła Zatorskiego, Łukasza Kaczmarka, Rafała Szymurę, z którym byłem w SMS-ie. Mógłbym jeszcze trochę paru chłopaków wymieniać, z Mateuszem Pienkiem oczywiście też, z którymi wcześniej grałem, miałem do czynienia, znałem się, także było dużo łatwiej też wejść do szatni zespołu. A jeśli chodzi o drużynę, to odbyłem, nie wiem, może 3-4 treningi przed pierwszym spotkaniem i też naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak szybko udało mi się wejść do zespołu, do grania, bo nie było to absolutnie trudne, żeby się zaaklimatyzować. Wszystko tutaj jest na boisku poukładane, każdy zna swoją rolę, każdy zna swoje zadanie. Także ja po prostu postarałem się w to jak najlepiej wstrzelić i jak do tej pory idzie nam bardzo dobrze, wygrywamy. Humory są dobre, chcielibyśmy pozostać na tej zwycięskiej ścieżce, a także cały czas naszą grę polepszać, bo zdajemy sobie sprawę, że wysokie cele w tej chwili przed Zaksą i bardzo silna grupa w Lidze Mistrzów i walka o Mistrzostwo Polski również będzie bardzo wyrównana. A jeśli chodzi o mnie osobiście, chciałbym cały czas się rozwijać. Mam ku temu warunki, gram w bardzo dobrej drużynie, będę grał w europejskich pucharach, będziemy grać o najwyższe cele tutaj w Polsce, także to jest wymarzone miejsce, myślę, aby zbierać takie doświadczenie w grze o stawkę i myślę, że to może zaprocentować. Ufałem trenerowi Gardiniemu po tym roku w Olsztynie, w którym współpracowaliśmy i wtedy wyciągnął do mnie pomocną dłoń, bo wyciągnął mnie z Rzeszowa, gdzie pół sezonu drugie przesiedziałem na ławce czy trybunach. I nie był to dla mnie łatwy okres, dużo frustracji, dużo mało grania, trenowania dużo, ale to nie oddaje w zupełności tego, co daje regularna gra. I ten sezon w Olsztynie też początki łatwe nie były, natomiast krok po kroku trener ufając mi pomagał i wyszedłem ja na tą prostą, potem już trochę lepszy sezon w Rzeszowie i dzisiaj mam przyjemność grać tutaj w Zaksie z fantastyczną drużyną i kontynuować pracę z trenerem Gardinim. Ja od kiedy zacząłem grać w siatkówkę, stopniowo stawiałem sobie cele, powiedzmy takie osiągalne, możliwe do zrealizowania. Na początku chciałem zagrać kiedyś w najwyższej klasie rozgrywkowej, potem chciałem zadebiutować w reprezentacji Polski. Gdy te cele osiągałem, stawiałem sobie nowe. Moim kolejnym celem było zagranie na Igrzyskach Olimpijskich i dalej jest to moim celem. Po drodze zdarzyło się Mistrzostwo Świata i to absolutnie nie przeszkadza i tak moim celem pozostanie zagranie na Igrzyskach i zdobycie tam medalu.